matury rozszerzonej z matematyki. Wynikiem dzielenia wielomianu przez dwumian x minus 2 jest trójmian kwadratowy w postaci ax kwadrat plus bx plus c. W poniższe kratki wpisz kolejno od lewej do prawej wartości współczynników a, b oraz c. Aby podzielić taki wielomian przez dwumian x minus 2, możemy sobie zastosować schemat Hornera, czyli narysujemy sobie naszą tabelkę oraz wypiszemy sobie współczynniki wielomianu w od x. Współczynnik przy najwyższej potędze x sześcian wynosi 5, przy x kwadrat wynosi minus 7, przy zwykłym x to jest minus 4 i wyraz wolny wynosi również minus 4. Miejscem zerowym naszego dwumianu x minus 2 będzie oczywiście liczba 2. A zatem w to miejsce wpiszemy sobie liczbę 2 i musimy sobie podzielić nasz wielomian. Czyli pierwszą liczbę spisujemy na dół, to będzie również piątka i wykonujemy mnożenie 5 razy 2, to jest 10 i odejmujemy 7, to zostaje nam 3. Dalej, 3 mnożymy sobie razy 2, to jest 6 i odjąć 4, to jest 2. I dalej, 2 razy 2, 4 i minus 4, 0. I teraz, skoro tu był x sześcian, no to tutaj mamy o jedną potęgę mniej, czyli x kwadrat. Jeżeli to był x kwadrat, to tutaj mamy zwykły x, a jeśli to był x, to był wyraz wolny, ale tu będzie wyraz wolny i tutaj jak był wyraz wolny, to tutaj będziemy mieli resztę, która oczywiście wynosi 0, bo to znaczy, że ten wielomian jest podzielny przez dwumian x minus 2, a zatem wynik dzielenia wielomianu 5x sześcian minus 7x kwadrat minus 4x minus 4 na x minus 2 to jest 5x kwadrat dodać 3x dodać 2. A zatem odpowiedzią do naszego zadania będą zakodowane liczby 5, 3, 2.